Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie już w drugim odcinku poświęconym Fujifilm X-T200. Poprzednim razem opowiadałem Wam o tym, co zrobić z tym aparatem zaraz po wyjęciu go z pudełka, ale był to absolutny elementarz tych czynności, które należy wykonać, żeby skonfigurować wizjer, ekran i przygotować aparat do pierwszego przestrzelenia. Dzisiaj skupimy się na elementach okołofotograficznych, czyli tych elementach sterowania, elementach funkcjonalnych, które pomagają nam w codziennej pracy z tym aparatem. Musicie pamiętać o jednym. Żeby zrobić zdjęcie, trzeba je najpierw wykadrować, wyostrzyć, a na końcu odpowiednio naświetlić. I na tych trzech aspektach fotograficznych w kontekście Fujifilm X-T200 skupimy się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do obejrzenia 10 kroków konfiguracji tego aparatu, jakie dla Was przygotowałem. Przygodę z konfiguracją Fujifilm X-T200 w tym odcinku rozpoczniemy od uniwersalnego i bardzo generycznego pytania w kontekście wszystkich systemów, jakie są na rynku. RAW czy JPG? Dla kogo plik RAW? Dla kogo plik JPG? I czym tak naprawdę różnią się te pliki? Powiem w telegraficznym skrócie, bo tak naprawdę to jest temat bardzo głęboki, o którym można mówić godzinami. Pliki RAW to duże pliki, surowe, zawierają zrzut informacji z Waszej matrycy. Nigdy nie można ich zobaczyć, a jeśli można ich zobaczyć, oznacza to, że przeszły przez wywoływarkę. Jeśli widzicie je na tylnej ściance swojego aparatu, to tą wywoływarką jest Wasz korpus. Jeśli widzicie ją na ekranie swojego komputera, to znaczy, że przeszły przez programy takie jak Adobe Lightroom czy Capture One Express for Fujifilm, które potrafią te pliki zinterpretować i pokazać Wam w postaci wyjściowego pliku graficznego na Waszym monitorze. Pliki JPG, które są w Waszym korpusie, to są pliki wywołane na podstawie informacji z matrycy w oparciu o ustawienia, jakie macie w swoim korpusie. Ustawienia kontrastu, kolorów, krzywych tonalnych i symulacji. Są to pliki natychmiastowe. Jeśli nie macie czasu, nie chcecie czekać, potrzebujecie efektu od razu, używacie plików JPG. Jeśli macie czas na to, żeby Waszymi zdjęciami się zaopiekować, żeby Wasze zdjęcia wyedytować, poddać postprocessingowi i potrzebujecie bardzo dużo informacji, której czasami pozornie nie widać, informacji o cieniach, informacji o światłach, używacie plików RAW. Jeśli chcecie mieć pliki natychmiast, używacie JPG. Ja osobiście zachęcam Was już dzisiaj do tego, żebyście używali plików JPG i RAW jednocześnie, bo macie taką możliwość i dziś każdy korpus na rynku oferuje taką możliwość. Wystarczy, że wejdziecie sobie w ustawienia jakości obrazu, jakość zdjęcia i spośród 6 opcji, jakie tutaj macie, wybierzecie Find plus RAW. Dzięki temu zapiszecie swój JPG w najwyższej możliwej rozdzielczości i jakości, a obok tego powstanie plik RAW, który być może będzie Waszym materiałem do testów, badań, prób. Wiecie, mając obok wywołanej plik JPG, wiecie, do czego będziecie dążyć. Będzie to Wasz wyznacznik jakości i życzę Wam, żeby Wasze pliki RAW jak najszybciej przypominały pliki JPG, które pochodzą z Fujifilm. A dodać należy, że Fujifilm produkuje fantastycznej jakości JPG prosto z puszki i tym radosnym, optymistycznym akcentem zakończę krok pierwszy konfiguracji. Pokrętło sterowania trybami. Element nieprogramowalny, ale jeden z podstawowych i najważniejszych elementów sterujących, jakie znajdziecie w swoim korpusie. Tutaj jest bardzo wiele ładnych ikonek, to takie tryby pomocnicze, automatyczne, ale najważniejsze są cztery literki. M, A, S i P. M to tryb manualny. W nim Wy decydujecie o czasie naświetlania i o wartości otworu przysłony. Wartości przysłony, tak naprawdę otwór zmienia się w zależności od tej wartości. I tutaj za pomocą przedniego pokrętła możecie właśnie wybrać wartość przysłony, za pomocą tylniego możecie wybrać sobie czas, skontrolować, czy to dobrze wygląda, ponieważ macie stały podgląd ekspozycji na Waszym ekranie i w Waszym wizjerze i możecie teraz wykonać zdjęcie. Tryb A to tryb preselekcji przysłony, gdzie jesteście odpowiedzialni tylko za jeden aspekt. Za to, ile głębi ostrości będzie na Waszym zdjęciu,
albo mówiąc bardziej obrazowo, ile pięknej nieostrości znajdzie się na Waszym zdjęciu. Oczywiście im niższa wartość przysłony, tym płytsza głębia ostrości towarzyszy. Ważne jest oczywiście również ogniskowa, jaką się posługujemy, ale generalnie przyjmijmy, że obiektywy o świetle 1.4 dają piękną plastykę, piękną trójwymiarowość i tego najczęściej szukamy i taki obraz jest przyjemny dla końcowego odbiorcy. Idąc dalej, tryb S, tryb preselekcji czasu. Tutaj jesteście odpowiedzialni za czas naświetlania, a wartość przysłony i ISO, jeżeli macie tryb na przykład automatycznego ISO, jest dobierana przez korpus w sposób magiczny, automatyczny. Kiedy to się może przydać? Choćby wtedy, kiedy wykonujecie zdjęcia dynamicznie poruszających się obiektów i kiedy te czasy muszą być wystarczająco krótkie, aby taki efekt uchwycić w postaci ostrej, niezamazany. Ostatni tryb P. Tryb P to jest tryb, w którym nie musicie martwić się o nic. W tym trybie zarówno wartość przysłony, jak i wartość czasu naświetlania wybierana jest przez aparat w zależności od warunków oświetlenia, w jakich aktualnie się znajdujecie. Punkt trzeci. Kompensacja ekspozycji. Nie można mówić o trybach automatycznych albo o trybach półautomatycznych bez wprowadzenia pojęcia kompensacji ekspozycji. Tak naprawdę wartość kompensacji ustawiacie sobie tym pokrętłem umieszczonym na skraju. I to pokrętło służy do tego, żebyście skorygowali swoją automatykę. Najczęściej jest tak, że automatyka działa w pewnych warunkach świetnie, ale są warunki, kiedy zawodzi. Jeżeli widzicie, że w trybach P, A albo S Wasze zdjęcia są prześwietlone albo Wasze zdjęcia są niedoświetlone, pamiętajcie, że macie narzędzie w postaci tego pokrętła, gdzie możecie ustawić kompensację na plus, czyli podpowiedzieć swojemu aparatowi: słuchaj, to zdjęcie jest za ciemne, podnieść ekspozycję o jedną działkę przysłony, bo nic nie widać. Albo możecie zadziałać w drugim kierunku, możecie ustawić ujemną wartość kompensacji, jeśli z jakiegoś powodu Wasze zdjęcia będą prześwietlone. Powiedzieliśmy już sobie, jakie mamy tryby pracy naszego aparatu. Wiemy już, w jaki sposób korygować pracę automatyki, jeżeli z jakiegoś powodu nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Powiemy sobie teraz troszeczkę o tych ładnych ikonkach, które znajdują się na pokrętle zmiany trybów. Natomiast zanim to zrobimy, upewnijmy się, że mamy włączone obecne w XT200 dodatkowe menu dotykowe, które sprawia, że możemy wygodnie sterować atrybutami, które są dostępne w tychże trybach. W tym celu musimy wejść do menu, przejść do ustawienia przycisków pokrętłeł, wybrać ustawienia ekranu dotykowego i włączyć pierwsze ustawienie ustaw ekranu dotykow, tak się nazywa, ustawić włączone. W tym momencie na naszym ekranie pojawi się taka ładna strzałka. Jeżeli sobie na nią klikniemy, zobaczymy dostępne w ramach danego trybu opcje, które mogą być różne w zależności od tego trybu, jaki wybierzemy. Tryb SR Plus to tryb automatyczny, który działa za nas. On wie, kiedy mamy do czynienia ze zdjęciami nocnymi, on wie, kiedy mamy do czynienia ze zdjęciami portretowymi, kiedy robimy zdjęcie krajobrazu i stara się dobrać wszystkie właściwości kadru w taki sposób, aby zdjęcie było możliwie najlepsze. Tryb ADV, czyli drugi tryb, jaki macie tutaj na pokrętle, to tryb filtrów. I spośród tych filtrów możecie wybierać milion wariacji. Są tutaj filtry pop, które mają podniesiony kolor, filtr miniatur, który sprawia, że zdjęcia naturalnie wielkości przedmiotów wyglądają, jakby były to zdjęcia zabawek. Mamy low-key, czyli zdjęcia, które mają niski klucz, zdjęcia w wysokim kluczu, czyli takie bardzo rozjaśnione, zdjęcia o wysokiej ekspozycji i wiele, wiele innych wariantów. Zachęcam do tego, żebyście sobie to sprawdzili. Mamy oczywiście tryb panoramy. W tym trybie możemy sobie wykonywać zdjęcia od lewej do prawej i są one składane w jedną panoramę,
którą później możemy sobie obejrzeć. Osobiście rzadko korzystam z tego trybu, ale wydaje mi się, że na wakacjach jest to fajny sposób do tego, żeby rejestrować pejzaże, które pojawiają się na naszych spacerach i wycieczkach. Idąc dalej, mamy tryb SP. Jest to tryb, w którym możemy sobie wybrać bardzo różne warianty. Mamy zdjęcia takie jak zachód słońca, mamy zdjęcia śniegu, mamy zdjęcia na plaży, czyli możemy tutaj podpowiedzieć naszemu korpusowi, w jakich aktualnie warunkach się znajdujemy. Każde z tych warunków cechuje się dosyć specyficznym sposobem ustawiania ekspozycji. Dzięki temu, że podpowiemy, gdzie aktualnie jesteśmy, aparat dobierze parametry naświetlania w taki sposób, aby zdjęcie było jakościowo jak najlepsze. Mamy tryb krajobrazu. W tym trybie właściwości dotyczące kolorów są dobierane tak, aby uchwycić jak najlepiej zieleń trawy, aby uchwycić jak najlepiej błękit nieba. Mamy tryb zdjęć sportowych, gdzie następuje optymalizacja czasu pod obiekty, które poruszają się szybciej. Mamy oczywiście tryb zdjęć nocnych, w których możemy sobie zdecydować o kompensacji naświetlania i parametry ekspozycji są dobierane w taki sposób, aby niepotrzebnie nie prześwietlać scen, które mają być ze względu na swój charakter dosyć ciemne. I to tyle, jeśli chodzi o tryby. Zachęcam Was do eksperymentów, zachęcam Was do tego, żebyście testowali, w jaki sposób działają te tryby, a najbardziej zachęcam Was do tego, że po udanych testach, żebyście próbowali sobie odtworzyć sposób działania tych trybów przy pomocy czterech liter M, A, S i P. Wtedy osiągniecie mistrzostwo, jeżeli chodzi o ekspozycję manualną albo półautomatyczną i za to trzymam kciuki. Punkt piąty to przedsionek do tego, aby ujarzmić praktycznie wszystkie aspekty związane z ekspozycją. Wiemy już, jak kontrolować czas za pomocą przedniego pokrętła, jak kontrolować przysłonę za pomocą tylniego pokrętła, jakie tryby mamy w naszym aparacie i są to tryby półautomatyczne i automatyczne. Wiemy także, że możemy dawać wskazówki naszemu korpusowi, jeżeli działa inaczej niż byśmy tego chcieli, za pomocą pokrętła zmiany kompensacji ekspozycji. A teraz wprowadzimy sobie pojęcie, które będzie mówić o tym, w jaki sposób parametry czasu i parametry przysłony są dobierane przez nasz korpus. To pojęcie to fotometria. Musimy wejść sobie w menu, przejść do ustawień zdjęć i wybrać opcję fotometria. Tutaj mamy trzy parametry. Multi, punktowy i średnioważony. Multi i średnioważony działają mniej więcej do siebie bardzo podobnie, z tym, że tryb multi bierze pod uwagę również saturację, ilość występowania kolorów na podstawie jakiejś bazy danych, dobiera parametry ekspozycji najlepiej do fotografowanej sceny. Tryb średnioważony jest trybem troszeczkę prostszym. Tutaj tak naprawdę o wartości ekspozycji decyduje średnia jasności całego kadru, a tryb punktowy to tryb, w którym do mierzenia jasności wykorzystywane jest tylko centrum kadru, a dokładnie 2% powierzchni matrycy. Na ten tryb musicie uważać, jego stosujemy najczęściej wtedy, kiedy robimy zdjęcia w kontrze, kiedy te zdjęcia mają być niedoświetlone, bo na przykład chcemy zachować sobie światła z drugiego planu i chcemy uzyskać konkretny walor artystyczny. Tryby multi możecie stosować zamiennie. Pamiętajcie, że kontrolujecie je na bieżąco w waszym wizjerze, że kontrolujecie je na bieżąco na waszym ekranie LCD i jeśli coś wymyka się spod kontroli, pod ręką macie pokrętło, zmiany, kompensacji ekspozycji, którym na bieżąco możecie sterować i dawać wskazówki swojemu korpusowi. Ważna sprawa, w trybie wykrywania twarzy tak naprawdę te tryby nie działają, wtedy priorytetem jest jasność wykrytej twarzy i ekspozycja ustawiana jest właśnie na wykryte buzie. Punkt szósty. Wartość ISO. ISO to tak naprawdę ostatni brakujący element w naszym trójkącie ekspozycji. Mówiliśmy o czasie, mówiliśmy o wartości przysłony, a teraz mówimy sobie o czułości ISO. Najnowsze aparaty Fujifilm od jakiegoś czasu wprowadzają możliwość auto ISO, czyli automatycznego dobierania wartości ISO w zależności od panujących warunków.
przy pewnych obostrzeniach, którymi możemy odpowiednio sami manewrować. Żeby w ogóle wejść do ustawień ISO na początku, musimy wejść do menu ustawienia zdjęć i tutaj możemy wybrać jedną spośród dostępnych wartości, albo możemy od razu zdecydować się na wariant automatycznego wyboru czułości i mamy tutaj do wyboru trzy tryby: Auto 1, Auto 2, Auto 3. Jeżeli wejdziemy sobie na przykład w tryb Auto 1, możemy wybrać domyślną czułość, czyli tą najniższą, jeżeli światła będzie pod dostatkiem, właśnie z niej będziemy korzystać, dzięki czemu zdjęcia będą pozbawione niechcianych szumów. Możemy określić maksymalną czułość, jakiej aparat nie może przekroczyć. Ja zachęcam do tego, abyśmy korzystali z ISO 1600, a w ostateczności, żeby to było ISO 3200. Oraz możemy zdecydować również o minimalnym czasie. W przypadku auto ten czas będzie dobierany zależnie do długości ogniskowej, jakiej aktualnie będziemy się posługiwać. Jeżeli posługujemy się stałkami, możemy wybierać na przykład dla 23, ta wartość to będzie w okolicach 1:30, 1:40 sekundy. To pozwoli nam na to, żeby zdjęcie było nieruszone. Jeżeli będziemy posługiwać się na przykład ogniskową 56, tutaj dobrym czasem będzie 1:80. Zachęcam Was do tego, abyście używali wartości Auto ISO, bo generalnie ta funkcjonalność działa bardzo dobrze, bardzo pewnie i wtedy nie musimy zawracać sobie głowy wyborem czułości w zależności od panujących warunków. Jeżeli chcecie decydować o tym sami, w kolejnym odcinku, który pojawi się na kanale, zobaczycie, w jaki sposób dostosować elementy sterujące tak, aby to ISO było zawsze pod ręką i żebyśmy mogli je bardzo szybko zmieniać. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do trzeciego odcinka, w którym powiemy sobie o następnych czterech punktach konfiguracji, a dziś zamknęliśmy temat ujarzmiania ekspozycji i to bardzo dobra wiadomość. Cześć!